Dzień dobry. Rozdział 9 książki Dziewczynka z parku pod tytułem Dlaczego dzięcioł opuszcza dziuplę? Taki daleki spacer dwa razy w tygodniu dobrze nam zrobi, powiedziała mama, gdy Andzia skończyła swą opowieść o pani i Jeremiaszu. Będziesz do niego chodziła ze mną? Andzi ten pomysł wyraźnie nie przypadł do gustu. Niezupełnie. Mama była poważna, choć w jej oczach zamigotały wesołe iskierki. Będę tylko szła z tobą w tym samym kierunku. A co potem, jak dojdziemy do bloku Jeremiasza? Ty go odwiedzisz, a ja załatwię różne ważne sprawy. A jeszcze potem? W oczach Andzi też pojawiły się identyczne iskierki. A jeszcze potem tak się szczęśliwie złoży, że znowu będziemy maszerowały razem w tym samym kierunku. To znaczy w kierunku naszego domu. Buziak wcale nie był zbyt hojną nagrodą dla mamy. Nie tylko przełożyła swe obowiązki, by towarzyszyć Andzi, ale jeszcze wymyśliła idealny plan. Aby Andzia i Jeremiasz mieli trochę czasu dla siebie, mama za każdym razem kserowała notatki z zeszytów. Jeremiasz uzupełniał je, gdy Andzi już nie było, żałując za każdym razem, że prace domowe jego koleżanki jakoś się nie chciał skserować. Musiał odrabiać je sam. A niedawno mama Jeremiasza zaprosiła mamę Andzi na herbatę i ciasto. Tak pyszny sernik przynosił z cukierni tylko tata. Andzia nie mogła się nadziwić, że ktoś jeszcze potrafi upiec coś równie smacznego. To specjalne ciasto dla mojego łasucha, śmiała się mama Jeremiasza. Jak to? Zdziwiła się Andzia. Przecież Jeremiasz nie lubi słodyczy. Uwielbia. Ale jego choroba też niestety je lubi. Dlatego mamy specjalne przepisy na łakocie. Jeremiasz podrapał się za uchem, jak zawsze, gdy nie wiedział, co powiedzieć. I pewnie myślał, że Andzia posądzi go o kłamstwo, ale wcale nie kłamał. On po prostu nie mógł lubić słodyczy ze sklepu. Bo wiesz, powiedział potem, gdy przeglądali katalog samochodów, ja nie mogę jeść słodyczy ze sklepu. Pewnie, że wiem, uśmiechnęła się, głaszcząc szare futerko Tanga. Ola zapytała Andzie, czy mogą czasem razem się bawić. No pewnie, odpowiedziała na długiej przerwie, gdy biegały wokół największego świerka. Na tym lekko próchniejącym drzewie była szara dziupla i Andzia pokazała ją Oldze. Chyba bałabym się tam zajrzeć, szepnęła Olga. Kiedyś to było mieszkanie pana w żółtej czapce. Andzia zadarła głowę z nadzieją, że znowu zobaczy właściciela dziupli. Ale on już się dawno wyprowadził. Jak to pana w czapce? Prawdziwego? Prawdziwy pan dzięcioł, zaśmiała się Andzia. Tata mi go kiedyś pokazał. Dzięcioły mają czapki? Olga też zadarła głowę. Ten ma i tylko trzy paluszki. Szkoda, że już tu nie mieszka. Ciągle myślę o tym dzięciole, powiedziała Olga, gdy stanęły przed domem Andzi. Dlaczego porzucił swoją dziuplę? Może miał dużo dzieci i znalazł sobie większą, albo na starszym drzewie, bo te ptaki lubią tylko okropnie stare drzewa. Mój tata wcale nie ma dużo dzieci i też się wyprowadził, powiedziała Olga, wkładając palce między oczka siatki. To chyba nie chodzi o dzieci. Mój tata też, rozpoczęła Andzia. Ale twój umarł, to się nie liczy, przerwała jej Olga, zanim uwolniła rękę zaplątaną w drucianę ogrodzenie. Tego dnia Andzia była markotna i szybciej poszła spać. Zaniepokojona mama zmierzyła jej temperaturę, ale termometr niczego nie wyjaśnił. Leżała w łóżku z otwartymi oczami i zastanawiała się, jak to właściwie jest, gdy ktoś odchodzi. Ludzie robią tak pewnie, to pewnie tak samo jak ptaki. Albo dziupla im się nie podoba, albo chcą zmienić park. A czasami wracają do tej samej dziupli, bo się okazuje, że lepszej nie ma. Jeśli tata Olgi jest choć trochę dzięciołem w żółtej czapce, to na pewno kiedyś powróci sprowadzi się z powrotem. Ta myśl niosła ze sobą spokój. Inna nie. Tylko dlaczego, gdy zabrakło mi taty, Olga wcale do mnie nie podchodziła i patrzyła na mnie z taką litością? Przecież wiedziała, jak to jest, gdy ptak opuszcza swoją dziuplę. A potem nad głową Andzi zawirowała cała rodzina dzięciołów,
Bardzo elegancki pan w żółtej czapeczce ukrył swą białą grzbietową plamę pod żółtą bluzą. I gdyby nie trzy palce sterczące z rękawa, Andzia była przekonana, że to Jeremiasz z wielkimi skrzydłami krąży nad szkolnym świerkiem. Rozdział 10. Wołanie. Dzień od samego początku zapowiadał się znakomicie. Najpierw Andzia odkryła, że park od rana stoi w słońcu i jest pełen niespodzianek. Było więc niemal pewne, że to może zdarzyć się dzisiaj. W szkole pani pochwaliła Jeremiasza, bo nadrobił wszystkie zaległości. Andzia dostała piątkę z wypracowania o wiośnie. Tylko lekcje wciąż trwały i trwały. Nawet w głowie Andzi zakiełkował taki pomysł, żeby je sobie trochę skrócić. Ale cierpliwie wytrzymała do dzwonka. Potem także musiała ćwiczyć cierpliwość, a wszystko przez tę pompę z insuliną, którą Jeremiasz dostał w prezencie od Jurka Owsiaka. Gdy została zainstalowana na dobre, Andzia pierwsza musiała zobaczyć, jak jest przymocowana. Trochę się bała tego widoku, ale niepotrzebnie. Pompa wcale nie była podobna do tej z podwórka Andzi. Wyglądała raczej jak pilot do drzwi sportowego samochodu. Naprawdę znasz Jurka Owsiaka? Andzia, jak cała Polska, była ze świątecznym dyrygentem na ty. Tylko z telewizji. Ale jeśli grasz w jego orkiestrze, to też mi tę pompkę kupiłaś, odpowiedział. Nazwali ją Antośka. A Jeremiasz obiecał, że nie będzie przy niej grzebał. I teraz, z powodu Antośki, trzeba było iść bardzo wolno przez wysychające kałuże. Tak ostrożnie, jakby się niosło niewidoczny skarb. Plecak z lornetką i kanapkami, który podskakiwał na plecach Andzi, żadnym skarbem nie był. Chętnie zdjęłaby go z ramion i postawiła na parkowej ławce. Czy jak poznam twoją tajemnicę, to będę mógł o niej napisać w moim notesie? Zapytał Jeremiasz, patrząc na koleżankę z wielką powagą. Myślę, że tak, odrzekła po krótkim namyśle. Ja o Antośce też napisałam w pamiętniku. Napisałaś, że jest odlotowa i mnie dokarmia? Chciał wiedzieć. Jasne. Pora na wyprawę była znakomita. W parku panowała dostojna cisza. Przerywał ją tylko ptasi świergot i muzyka drżących liści. Andzia delikatnie wyjęła lornetkę i rozejrzała się wokół. Była tak zajęta nadsłuchiwaniem, że Jeremiasz trochę się nudził, ale na wszelki wypadek też zaczął rozglądać się i nasłuchiwać. Mam poznać pana Kowalskiego? Zapytał szeptem. Trochę bał się tej nowej, parkowej Andzi, która całkiem o nim zapominała. Pana Kowalika, odszepnęła Andzia i nadsłuchiwała dalej. Nic nie rozumiem. Jeremiasz pokręcił bezradnie głową. Wyglądał, jakby pisał sprawdzian z matematyki. Pan Kowalik jest ptakiem, pamiętasz? Pokazywałam ci na zdjęciach. Nie pamiętam. Jeremiasz wydawał się przygnębiony. Pokazałaś mi za dużo tych ptaków i teraz żadnego nie pamiętam. Nagle twarz Andzi całkiem się zmieniła. Spojrzała na Jeremiasza z jakąś dziwną radością i położyła palec na ustach. Zamilkł, choć tak bardzo chciał ją właśnie teraz zapytać, dlaczego ten pan Kowalik ma być ważniejszy od pana Kruka albo od pani Sikorki. Ale Andzia miała taką minę, że należało wstrzymać oddech i czekać. To on, powiedziała ze wzruszeniem. Jest tam. Wyciągnęła palec w kierunku dużych drzew. Jest tam i nas woła. Woła? Jeremiasz wsadził palec do ucha i mocno nim pokręcił. Nic nie słyszę. Bo nie słuchasz, skarciła go Andzia i natychmiast tego pożałowała. Jeremiasz siedział ze spuszczoną głową, zmartwiony, że nie potrafi sprostać zadaniu. Mój tata powiedział w szpitalu, zaczęła cicho, że jak nadejdzie wiosna, a ja za nim zatęsknię, to wystarczy, abym znalazła Kowalika. I co się wtedy stanie? Wtedy spotkam się z tatą. Andzia zamilkła, bo nagle zrozumiała, że pewnych rzeczy nie można wytłumaczyć. Ten pan Kowalik, zaczęła półgłosem, to mały, ale dzielny ptaszek. Bardzo rodzinny. No wiesz, kocha panią Kowalikową i swoje dzieci. Najpierw znajduje dom, a potem zaprasza do niego żonę takim bardzo głośnym wołaniem.
Potem rodzą im się dzieci, albo nawet jedno dziecko, dodała skrupulatnie. A inne ptaki? Jeremiasz polubił tę opowieść. Też wołają? Większość pięknie śpiewa. Wydaje z siebie takie głębokie trele, jak orkiestra. Na przykład kos. On tak się zachowuje, jakby śpiewem chciał zdobyć wszystkie panny kosówne. A kowolik woła ci, 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 ci. Zabrzmiał cichutko głos Andzi. Teraz rozumiem. Jeremiasz pogrzebał na wszelki wypadek w drugim uchu i z wielką powagą pokiwał głową. Czasami bardzo tęsknię za moim tatą. Andzia spojrzała w koronę drzew. I wtedy tu przychodzę. Ale dzisiaj kowalik zawołał mnie po raz pierwszy od pogrzebu. Andzia opuściła głowę, a Jeremiasz zamilkł, bo wiedział, że czasami coś małego i kłującego może wpaść do oczu. Wtedy lepiej je zamknąć na chwilę, żeby to coś wyleciało ze łzami. Gdy przeszli parę kroków, wokół nich zabrzmiało donośne ci, 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 ci. A po bukowym pniu przemaszerował sprawca tego zamieszania. Głową w dół i niemal pod nogi Andzi. Odjęła od twarzy lornetkę i podała Jeremiaszowi. Zobacz, szepnęła. A ty? Zawahał się chłopiec w żółtej bluzie. Ja nie muszę, bo go dobrze znam. Wystarczy, że znowu słyszę, jak mnie woła, powiedziała z wielką powagą. A gdy kowalikowe wołanie przyniosło się na drugą stronę parku, jedli kanapki pod namiotem ze świerkowych gałęzi. Tylko co będzie potem? Zapytał znienacka Jeremiasz. Kiedy potem? No, jak zrobi się zimno. Kowalik milknie już w czerwcu, uśmiechnęła się ze smutkiem Andzia. Mój tata też wtedy odszedł. Ale znowu nadchodzi wiosna, a jak człowiek żyje od wiosny do wiosny, to chyba jest szczęśliwy. Ja bym wolał od wakacji do wakacji, szczerze wyznał Jeremiasz, ale nagle zmienił zdanie. O kurczę, ale ze mnie głupek. Bez twojej wiosny wcale by nie było moich wakacji, dodał odkrywczo i zabrał się do kanapki zrobionej specjalnie z myślą o nim. Pokażę wam jeszcze ilustrację. Tutaj jest Andzia i Jeremiasz, którzy czekają na pana Kowalika. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem.